Dzisiaj nie zamierzamy się kłócić. A ja wywołany do tablicy w takim razie powiem tylko, że nawet nie tyle prawo nie przewiduje takich sytuacji, bo ono raczej przewiduje, ale nie przewidują tego zwyczaje. W zwyczajach jeszcze zwyczaje nie były przygotowane na tego rodzaju wykorzystania, na tego rodzaju zapożyczenia, na tego rodzaju czasami cytaty. I w tym sensie ta ugoda ma szalenie istotne znaczenie nie tylko dla obydwu panów, ale w ogóle dla całego rynku muzycznego, bo pokazuje bardzo jasno, że tego rodzaju zapożyczenia, one wymagają zgody, wymagają ustalenia i można to zresztą całkowicie przyzwoicie przeprowadzić, jak się okazuje. Więc to jest bardzo poważny sygnał dla rynku, że czas go ucywilizować i doprowadzić do zgodności z prawem. Zgadza się. Ja bym chciał jeszcze tylko dodać, że jeżeli te rzeczy nabiorą takiego charakteru, to przed nami artystami, może już nie młodej generacji, ale okej, artystami młodszymi otwiera się bardzo duża szansa zrobienia bardzo dużo tak zwanych coverów, które w polski hip-hop i tak z powodzeniem wykonuje, ale w związku właśnie z trudnościami dotyczącymi prawa autorskiego, prawami mechanicznymi, te wszystkie pomysły leżą gdzieś w szufladach i myślę, że to jest takie przetarcie szlaku i jeżeli artyści, którzy będą samplowani, będą zapożyczani, będą dawali swoją zgodę i będą współpracować przy projekcie, to polska muzyka hip-hopowa, nie chciałbym mówić rozrywkowa, może doczekać się naprawdę swojego złotego okresu, bo często starsi artyści tak troszeczkę z boku przyglądają się jakby artystom w Polsce, którzy robią hip-hop, że to jednak nie do końca muzyka, bo zabieramy czyjeś brzmienia, ale musimy pamiętać, że hip-hop jest tworzone na bazie samplingu, czyli my tworzymy swoją muzykę z gotowych brzmień i jeżeli te brzmienia zostaną kiedyś nam udostępnione, możemy robić naprawdę duże rzeczy i jakby powtarzać hity sprzed dekady, dwóch, trzech, robić je w nowych aranżach, bo na tym polega robienie muzyki na całym świecie, że wykonawcy rockowi, popowi i hip-hopowi takie covery po prostu robią masowo, a my żyjemy w takim zaścianku, że artyści starszej generacji po prostu patrzą na swoją twórczość, wiadomo, jest to ich oczko w głowie. Kwestie, i wchodzą za chwilę kwestie ZX-u, kwestie różnic artystycznych. Starsi artyści w Polsce też nie są na tyle otwarci na jakby nową muzykę, bo hip-hop jest nadal młodą muzyką. Pomimo tego, że pierwsi artyści nagrywali 20 lat temu, hip-hop jest młodą muzyką i jeszcze widocznie trzeba troszeczkę, żeby te pokolenia zaczęły ze sobą nawiązywać taką fajną współpracę i wtedy wszyscy na tym zyskamy, nie tylko finansowo, ale także w wymiarze artystycznym. Ja myślę, że stworzyliśmy, Ryszard, w ten sposób, czy wbudowaliśmy jakiś kamień węgielny albo kamień milowy, który od tej pory będzie cytowany we wszelkiego rodzaju sporach. O, to tak jak w precedensie Pei i Stana Borysa. I to jest również ciekawe, co mówiłeś o muzyce, o samplingu, jako że jakiś czas temu w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł, który musiałem sprostować, bo tytuł artykułu brzmiał: Stan Borys ściga hip-hop za samplowanie. Otóż nie. Technologia muzyki w tej chwili, bo tak należy to powiedzieć, doprowadziła do tego, że ja również korzystam z samplingu. Sampling to jest wzięcie odpowiedniego brzmienia zamiast płacić ogromnym studiom za to, że tam się idzie i się wykorzystuje żywą muzykę. To właśnie poszerzyło możliwości młodych ludzi, których nie stać na to, ale nawet tych starszych ludzi nie stać na to. W związku z tym tworzy się sampling. Ten sampling jest oparty na znakomitym brzmieniu i w tej chwili ta technologia muzyczna doprowadziła do tego, że ja na przykład nagrywałem ostatnio jedną z piosenek, używając właśnie fortepianu Steinway. Ten Steinway został zakupiony przez tę firmę, która sprzedaje ten program, żeby go użyć. I nie jestem pewien, czy ktokolwiek z Państwa, czy jakikolwiek muzyk mógłby powiedzieć, że to nie jest piano Steinway.
Zagrane. Prawda? Nagrane, bo tak to brzmi. Tak doszliśmy do tego, że mamy taką swobodę, że można użyć gitary Erika Claptona, czy basu Stinga i tak dalej. Do tego stopnia rozszerzyła się forma właśnie zarabiania na muzyce. No po to ktoś się uczył, czy po to jest tym wykonawcą, twórcą, żeby to było naszym chlebem. Zgadza się. Ja mogę tylko jeszcze dodać, że wysoko krzywdzące jest pisanie o utworach typu Głucha noc, że jest to plagiat. Z tego względu, że my świadomie nawiązujemy do takiego fragmentu i nigdy nie ukrywaliśmy, że to nie jest refren zaśpiewany przeze mnie czy przez któregokolwiek z moich kolegów. Dzięki temu fragmentowi utwór naprawdę w tej aranżacji, którą ja dokonałem, którą popełniłem, był po prostu strzałem w dziesiątkę na rynku muzycznym. Spowodował niesamowitą popularność jakby mojej osoby. W pewnym momencie myślałem, że już muzyka będzie drugoplanowa i bardzo mocno przez tą dekadę zabiegałem o to, żeby tak się nie stało i bardzo dobrze się dzieje, że moje następne krążki nie ulegają jakby masowym, nie dopisują w takim stopniu gustom masowym i te sprzedaże się obniżają, ale to już jest inna kwestia, dlaczego sprzedaże się obniżają, bo nadal uważam, że robię muzykę do konkretnej grupy, nie chcę mówić, że grupy docelowej, ale do pewnych ludzi, nie chcę też, żeby ta muzyka była muzyką masową, ale w tym momencie mam świadomość tego, że ten utwór może nie wprowadził mnie na salony, bo ja bardzo daleko jestem od salonów, wiecie, jestem nieprzewidywalny i jako muzyk, który uważa się za niezależnego artystę, również robiąc pewne rzeczy pod prąd i niezgodne z prawem, czego dowodem jest też ten proces prawem cywilnym, uważam, że również ten utwór przyczynił się do tego, że ja jestem dzisiaj znany, rozpoznawalny i mogę sprzedawać w bardzo dużych ilościach swoje płyty i w tym momencie chciałbym również za to podziękować panu Stanowi Borysowi. Bardzo dziękuję. I w związku z tym chciałbym przekazać próbkę moich skromnych dokonań na przestrzeni ostatnich 2 lat. W dowód tego, że również potrafię konkurować z najlepszymi na tym rynku. A gdzie jest twój najbliższy koncert? Mój najbliższy koncert prawdopodobnie jest we Wiedniu. Czuję się zaproszony. Okay. Tak samo jak chciałbym ciebie i państwa zaprosić na mój przyszły koncert, skoro mówiłem już o wieku. To też następny koncert będzie się nazywał 50-70 i w tej chwili jak polityka zabiera nam publiczność, w związku z tym odłożyliśmy realizację tego koncertu. Zapraszam ciebie, Ryszard. Prawdopodobnie odbędzie się to w połowie stycznia. Super. Być może będzie to w Kongresowej, koncert, który będzie z grupą Imię Jego 44. Być może będzie powiększona scena, powiększona muzyka. Zapraszam Ryszarda i wszystkich państwa. Dziękuję. Dziękujemy. No właśnie dlatego, że tak jak pan Stan Borys powiedział, polityka zabiera nam możliwość muzykowania w tym momencie. To też dlatego nie chcę wyjść na takiego jakiegoś, który tam po prostu się buja i używa dużych stwierdzeń typu Wiedeń, ale właśnie w związku z tym wybieramy się po prostu na trasę zagraniczną, dlatego Wiedeń, bo potem żeby też im nie przeszkadzać. Inne miasta, tak, żeby im nie przeszkadzać po prostu. Gruba impreza się trwa. Gruba impreza się dwa. Gruba impreza się trwa. Gruba impreza się dwa. Dzień dobry, witam serdecznie. Tutaj Dea Plener TV, ze mną Rychu Peja, siemano. Siema, siema. Kilka minut temu skończyła się konferencja prasowa ze Stanem Borysem. Powiedz, jak twoje samopoczucie?